Dzień dobry Państwu, to jest program Sportokera. Witają Państwa Janusz Jadczyk i Dawid Wygas. Janusz, Ty w weekend byłeś zajęty pewną imprezą motocyklową, o ile dobrze pamiętam. No, moja pasja to motocykle i jazda na motocyklach. Jak ja mówię, jestem wyrazistym motocyklistą, bo potrafię wyrażać także te emocje. Rzeczywiście kończyliśmy sezon motocyklowy 2019 roku na dużej imprezie w Olsztynie Jurajskim. Zaczęło się to wszystko w Częstochowie, mszą świętą, później parada do Olsztyna, koncerty, Big Cyc, Czarno-Czarni. No troszkę pogoda nam nie dopisała, ale tylko troszkę, bo motocykliści to twardzi ludzie, więc motocyklowo kończyłem sezon i niedawno skończyliśmy sezon sportowy w Włókniarzu z sukcesem, a teraz motocykliści odstawili swoje maszyny. No i to jest taki dobry termin, bo w sobotę była ostatnia runda Grand Prix w Toruniu, tak. I wielki sukces polskiego żużla. Trzeci raz w historii Polak został mistrzem świata po Jerzym Szczakielu, po Tomaszu Golobie. Bartek Zmarzlik, no, mistrzem świata. Wielki sukces rzeczywiście, bo to jest mocne wydarzenie. No, tym bardziej, że jak sam powiedziałeś przed chwilą, trzykrotnie zaledwie, a ta liga uznawana, polska liga uznawana jest za najlepszą, więc dobrze, że najlepszej ligi zawodnik jest mistrzem świata. No, to myślę, jest, że to dobre rozwiązanie. Fajna sprawa, szczególnie, że dzień wcześniej odbyła się również ostatnia runda indywidualnych mistrzostw świata juniorów w Pardubicach. I tam pierwsze miejsce Maksym Drabik, no, drugie miejsce rewelacja. Bartosz Smektała, trzecie Dominik Kubera, czyli polskie podium wśród juniorów. To też tak pokazuje, że jednak ten polski speedway jest coraz lepszy, coraz mocniejszy i czekamy, aż te sukcesy przerodzą się w tym gronie seniorskim. Ja bym nawet powiedział nieco inaczej, bo ty mówisz, że jest coraz lepszy. Ja uważam, że rzeczywiście ten powtarzane hasło najlepsza liga żużlowa świata, to od dawna jesteśmy chyba w czołówce, bo z tego, co obserwujemy, to te ligi, czy szwedzka, czy angielska, to jednak już poziom nieco słabszy, nawet likwidują się drużyny, z tego, co słychać było ostatnio w Anglii, jakaś drużyna zwija działalność, więc na pewno nasza jest dobra, a jeśli jeszcze w niej dominują polscy zawodnicy, a nie ci zagraniczni jeżdżący, czy prawie już mieszkający w Polsce przez długi czas, no to tym bardziej to podnosi rangę i Zmarzlik, i Drabik, tu młodzieżowiec, tu starszy, chociaż Zmarzlik ma zaledwie 24 lata, więc to jest jeszcze młody chłopak, który ma wiele przed sobą. Wspomniałeś trzy razy Szczakiel w 73 roku, jak daleko, jak odległy to czas, jak zupełnie jak inny potem był długo wtedy, czekaliśmy na Tomasza Goloba. Na 2010 rok Golob, to ta odległość czasowa, to zmiana w ogóle systemu jeżdżenia, to właściwie silniki wtedy stojące były. Tak, teraz, że został tylko w nazwie żużel, czy sport żużlowy, speedway, a wszystko się zmieniło. W tej chwili wyśrubowany poziom jest bardzo mocno, zresztą widzieliśmy to w Ekstralidze, kiedy jeździli zawodnicy po to, żeby zdobywać punkty. Naszym się też udało, więc podsumowanie tego sezonu motocyklowego, sportowego także uważam za udane. Słuchaj, Grand Prix w Toruniu, Leon Madsen, 21 punktów komplet, dołączył do elitarnego grona zawodników, którzy w jednej rundzie wygrywali wszystkie swoje wyścigi, więc to też jest taki sukces Duńczyka. Dzięki temu został też wicemistrzem świata, przeskoczyłem Jacka Fudinowa, więc jakby to też warto podkreślić. Ale on już podpisał kontrakt na 3 lata, to możemy powiedzieć, że jest taki Duńczyk częstochowski. Częstochowski Duńczyk mieszkający w Wejherowie, więc na co dzień, więc jakby też z Polską wiele wspólnego. Chciałem jeszcze jedną rzecz Cię zapytać, bo Bartek Zmarzlik po Mistrzostwie Świata w wielu wywiadach podkreślał rolę swojego taty, swojego teamu, w ogóle całej rodziny. Teraz mamy do czynienia też z drugiej strony z Maksymem Drabikiem, który od jakiegoś czasu już nie współpracuje ze swoim ojcem, legendą częstochowskiego włókniarza Sławomirem. I pojawiła się taka sytuacja na jednym z portali społecznościowych, gdzie Marcin Najman, no, przyjaciel Sławomira Drabika, pogratulował sukcesu Bartkowi i Maksymowi, podkreślając w obu przypadkach rolę rodziców. I tam Maksym odpowiedział mu dosyć taki niewybredny sposób, przeczytam to: Marcin, a za twoimi sukcesami kto stoi? Aha, zapomniałem, nie masz żadnych sukcesów. Nie dotykaj mojego życia prywatnego, jak i zawodowego. Powiem szczerze, że ta odpowiedź według mnie była w ogóle nie na miejscu, bo nawet jeśli pewne kwestie panów poróżniły, no to można było podziękować, bądź w ogóle nie ruszać tego tematu, pójść obok tego posta, a w tym momencie Maksym tak naprawdę tą odpowiedzią
sobie więcej wrogów tutaj w środowisku częstochowskim zrobił, niż tak naprawdę gdyby w ogóle tego nie komentował. Bo rola Sławomira Drabika w jego karierze jest niebagatelna i to wszyscy, każdy kto zna częstochowski speedway wie, bo że Sławomir był tym motorem napędowym kariery właśnie młodszego z Drabików. No trudno mi jakby zająć stanowisko w tej sprawie, bo nie znamy jakby całego otoczenia tej sytuacji. Rzeczywiście... Ale chodzi mi o taką kwestię, wiesz, czysto ludzką, że nawet jak na przykład my się poróżnimy, ale jednak warto na zewnątrz pewną twarz... Powiedziałbym tak, no przeczytałem ten materiał w internecie, widziałem, że rzeczywiście Marcin Najman, poza wszystkim, co on tam zawodowo czy boksersko robi, no to jest to dosyć, bym powiedział, taki sympatyczny człowiek i chciał wyrazić to swoje uznanie dla Maksyma, jednocześnie przypominając te sukcesy wielkiego ojca Sławka Drabika. Jakie są relacje między ojcem a synem, nie nam oceniać. Wiele plotek zawsze krąży gdzieś po środowiskach, w których obracają się zainteresowani, ale plotkarstwem raczej nie powinniśmy się interesować. A rzeczywiście zachowanie tutaj i ten komentarz młodego Drabika mnie także poruszył. Powiedzmy, że on powinien do Marcina Najmana powiedzieć wujek albo przyjacielu mojego taty, bo przecież Najman i Sławek Drabik znają się od lat, a Najman pamięta Maksyma, jak był jeszcze w pieluchach i to tak troszeczkę nieelegancko, kiedy wchodzi się w tą karierę zawodniczą, kiedy jest się już na wyżynach, tak jak udało się Maksymowi zdobyć ten tytuł mistrza świata i to piękne, ale jednak czasem komentarz powinien się powstrzymać. Powiedzmy, że może emocje, może jakaś... Po prostu to takie było zestawienie, wiesz, w porównaniu z Bartkiem z Marzlikiem. Chwila uniesienia spowodowała, że nie chciał się jakby łączyć z tradycją swojego ojca. Może chce odciąć ten kupon, żeby nie był kojarzony. A, to jest ten syn Sławka. Nie. Maksymie, jeśli słuchasz, jesteś Maksymem Drabikiem, jesteś wspaniałym zawodnikiem i utrzymaj też klasę tą... ludzką, pozatorową. Tą pozatorową, pozasportową. Dobrze, zostawiamy żużel, zostawiamy tą sytuację. Przejdźmy do Rakowa Częstochowa, bo trudny pojedynek sobotni. O, ale piękny. Ale piękny w Szczecinie z tamtejszą pogonią. I chciałem ci opowiedzieć taką jedną rzecz. Początek tego spotkania nie zdążyłem dojechać do domu. Sprawdziłem wynik jadąc samochodem w 5 minucie, było 1-0 dla pogoni. No to już sobie możesz wyobrazić, jakie było moje rozczarowanie. W drugiej minucie straciłem go. Wchodzę do domu, jest 20 minuta spotkania, a tu 2-1 dla Rakowa. To ja byłem w ogóle w ciężkim szoku, jak to się stało. I potem wreszcie zobaczyłem wyrachowany Raków. Czyli prowadzimy 2-1, tak. Cofnęliśmy się, nie prowadziliśmy gry, broniliśmy się skutecznie, chociaż Pogoń miała wiele sytuacji. Też warto tutaj podkreślić zasługi bramkarza Rakowa Jakuba Szumskiego, który tak. bardzo mocno pomógł swoim kolegom w linii defensywnej. I w konsekwencji zwycięstwo. Posiadanie piłki, 63% Pogoń Szczecin, 37 Raków. Do tej pory to przeważnie Raków zawsze prowadził tą grę. Tym razem się to obyło troszkę inaczej. Jest efekt punktowy i to chyba najbardziej cieszy. No, przede wszystkim punkty, bo Raków odbił się troszkę od tej dolnej kreski. To jest najważniejsze. Ja też rozmawiając o tym sukcesie, kiedy cieszyliśmy się z tego, że wreszcie Raków tak, że wygrał i 3 punkty jadą do Częstochowy, byłem pod wrażeniem, ale z drugiej strony wiele osób też mówiło i ja też w jakimś sensie się zgadzam z tą opinią, że Raków nie rozegrał takiego pięknego meczu. To nie był piękny mecz, to był mecz, ale wreszcie, tak jak powiedziałeś, wyrachowany po to, żeby zdobyć punkty, dokładnie tak. Nie przemęczając się za bardzo, nie ryzykując. Myślę, że może i z założenia do końca trener tak tego nie ustawiał, ale rzeczywistość ustawiła, bo ta pierwsza bramka w drugiej minucie, kiedy Pogoń wyszła jeszcze na swoim domowym stadionie w Szczecinie i łupnęła nam gola, no to już był sygnał, ale później odmieniły się losy. To bardzo szybko, bo to 8 minuta bramka... Strzelili sobie sami też bramkę. Znaczy to była sytuacja tak naprawdę pod naporem Bram Forbesa, który był bardzo blisko strzelenia bramki. Bartkowski dziwną piłkę, wtoczyła się do bramki Pogoni. Potem, ale tak jest życie. Dokładnie tak. Potem dośrodkowanie z Rożnego, Kamil Kościelny strzela bramkę. Bardzo fajnie wkomponował się w ten zespół i solidny mecz ja właśnie uważam, zawodnika. To jest zwycięstwo na miarę 3 punktów, ale to było bardzo, czy też jest dalej
zwycięstwo bardzo istotne dla Rakowa, dla mentalności drużyny, że ona jednak potrafi zwyciężyć z liderem tabeli, bo przecież Pogoń Szczecin jest liderem tabeli i na tym, mimo porażki, na tym pierwszym miejscu cały czas pozostała Dla nich ten mecz niewiele znaczył w tym sensie, że nie stracili tej pozycji lidera, jest dalej 21 punktów na ich koncie, ale Raków jest już na 12 pozycji. Czy chciałem ci zobaczyć, jaka ta tabela jest niżej. Ciasna, bo tak, Pogoń Szczecin jest pierwsza, 21 punktów, 8 Jagiellonia ma tych punktów 17, 9 Legia również i tak naprawdę pierwsze 9 pozycji dzielą 4 oczka, więc tak to jest naprawdę to jest bardzo ciasno. Raków do lidera traci 9 punktów i ma 3 punkty przewagi nad tą strefą spadkową, gdzie jest Arka Gdynia, Korona Kielce, LKS Łódź. My nie możemy mierzyć, oczywiście chciałoby się, myślę, że państwo też chciałoby się, żeby Raków był na pierwszym miejscu najlepiej, może na tych czołowych. Jeszcze chwila przed nami, natomiast jest istotna ta walka na końcówce, że tu się odbija i jakby jeżeli dalej tak pójdzie, a kolejne mecze mogą wskazywać na to, że szanse będą, bo jednak będziemy grać ze słabszymi drużynami, które no, może są do pokonania, chociaż w piłce wszystko jest możliwe, jak mówił Nestor Kazimierz Górski, piłka jest okrągła, bramki są dwie, piłka wyrzucona na boisko. Ale ja chciałem się jeszcze pochwalić jedną rzeczą a propos tego motocyklowego zakończenia, bo udało mi się, mimo że byłem prowadzącym i strasznie mi było niezręcznie, żeby licytować piłkę z podpisami wszystkich zawodników Rakowa, ale poprosiłem kolegę, że daję mu pełną kartę zieloną i idź, aby dało się wygrać. No i wylicytowaliśmy. On dla mnie, jestem przeszczęśliwy z tego powodu, bo mam piłkę z podpisami. Zdradzisz mi kwotę, jaka to była? To nie były duże pieniądze, za 250 zł poszła ta piłka, ale cel był szczytny, bo rzeczywiście ta walka zaczynała się od 50, jakoś potykaliśmy się, czy ten mój pełnomocnik. Strasznie mi zależało, bo chciałem tę piłkę też przeznaczyć dla moich wnuków, którzy piłką się pasjonują i fascynują. Piłka i pójdzie do grania, czy na szatkę? Nie, nie, piłka na razie jest na ołtarzyku domowym i jeszcze dziadek się nie rozstał z nią, ale już wnuki wiedzą, że taka piłka jest. Czeka na nich. Natomiast mówię o tym, bo przeżywam to mocno, bo bardzo się z tego cieszę. Pieniądze idą na szczytny cel, jak powiedziałem, bo ksiądz Mariusz Jędrzejczyk, który jest kapelanem środowiska motocyklowego, organizuje kolonie letnie, dla takie wyjazdy wakacyjne dla dzieci polskich mieszkających na Białorusi, więc tym bardziej, a były też i do sprzedaży, była bluza z podpisem Marka Cieślaka, plastron był, pokazali się młodzi żużlowcy, także było motocyklowo. A mówię o tym dlatego, że gromadzenie takich gadżetów często powoduje, że wiążemy się z drużyną tak na poważnie, jak mamy jakieś upominki, trofea, koszulki, czasem no jakiś drobny gadżet, to pokazuje, że jesteśmy prawdziwymi kibicami. Ja wierzę, że państwo także macie jakieś takie gadżety w swoich domowych zasobach, jakieś medale, jakieś puchary, może przypadkowo zdobyte, kupione na aukcji. Ja na przykład kolekcjonowałem... bo to jest naprawdę takie wiązanie i wspieranie tych sportowców, oni czują, że są też potrzebni. Ja na przykład kolekcjonowałem zawsze bilety ze wszystkich zawodów sportowych. No właśnie, można i tak, a później będzie to jakaś dokładnie tak miła pamiątka. Słuchaj, ale wracajmy do przerwa Rakowa. Na kadrę teraz. 21 października Raków wraca do rozgrywek ekstraklasowych u siebie, czy u siebie, no w Bełchatowie podejmować będzie Śląsk-Wrocław. I to też kolejne ciekawe spotkanie, bo Śląsk wyżej w tabeli, natomiast Raków pokazuje, że może z każdym wygrać. Tak jak w zeszłym tygodniu z Kubą rozmawiałem, gdzie on no tak prognozował trudne spotkanie w Szczecinie. Oczywiście to spotkanie łatwe nie było, ale te 3 punkty bardzo cieszą, więc ja mam nadzieję, że ten mecz ze Śląskiem będzie kolejnym krokiem w przód podopiecznych trenera Marka Papszuna i miejmy nadzieję, że kolejne 3 oczka będą dopisane do dorobku punktowego Rakowa Częstochowa. No wszystko przed zawodnikami. Ja myślę, że oni w tej chwili dostali takiego pozytywnego impulsu, że można wygrać, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, z liderem, można z dobrą drużyną. Chociaż jak mówimy, to różnie może być, ale na pewno to będzie jakiś impuls do tego, żeby dobrze się pokazać w kolejnych meczach. To mamy 21 października Śląsk-Wrocław, później jeszcze w Łodzi z LKS-em. Pojedynek Beniaminków.
Tak jest, no ŁKS jest na ostatniej pozycji. Ale teraz odbił się od dna, wygrywając swoje spotkanie i powoli ładne zaczyna wracać. No słuchaj, 4-1, także to wynik, no tak, to wynik mocny, więc, no. Więc no, trzeba ale, pozytywnie... Ale dla nas drużyna, którą możemy pokonać na, tak. Na takich słabszych, z całym szacunkiem do nich, możemy... Znaczy jak widzę Raków, to raczej łatwiej nam się gra z tymi lepszymi, ale liczymy na to, że właśnie z drużyną z Łodzi również nam się te punkty tak, uda dopisać. Lepsze drużyny jednak stawiają wyższą poprzeczkę i wtedy trzeba się jakoś mobilizować do tej czy gry. To jest też inne prowadzenie gry, bo ze słabszymi rywalami to ty musisz prowadzić grę. Z lepszą drużyną możesz sobie grać w defensywie i potem starać się kontrolować. Tak jak było właśnie w Szczecinie. Dokładnie tak. Jesteśmy przy Rakowie, chciałem przejść do Skry, bo Skra grała u siebie mecz z drużyną z Bytowa i po fenomenalnym widowisku 3-2 dla podopiecznych Pawła Ściebury. Dlaczego fenomenalne widowisko? Bo do przerwy było 1-1. Tak. Skra grała w dziesiątkę, bo drugą żółtą kartkę dostał napastnik Dawid Wolny. I całe drugie 45 minut Skra grała w dziesiątkę, a mimo to w 83 minucie bramkę strzelił Piotr Nocoń. Tak. Potem odpowiedzieli zawodnicy z Bytowa w 87 minucie, a minutę po Krzysztof Napola strzelając na 3-2 zapewnił 3 punkty Skrze. I tak naprawdę... Uciekła Skra dzięki temu ze strefy spadkowej i zajmuje to pierwsze oczko nad właśnie tą strefą. I to jest też właśnie istotny element, że po tych jakichś głosach, które się pojawiały ostatnio, po tych znakach zapytania na koszulkach Skry, widzimy, że jednak ten sportowy element działalności jest w tej Skrze realizowany prawidłowo. Do działaczy, do władz miasta, do wszystkich nas, dziennikarzy, komentatorów, należałoby teraz stworzenie takiego klimatu, czy mówienia o takim klimacie dla Skry, w której ona mogłaby funkcjonować normalnie, żyć bez jakiegoś lęku o swoją przyszłość, a ta przyszłość jest taka, że jeżeli nie będzie tego wsparcia finansowego, no to ze Skrą może być słuchaj, kłopot. W tym miejscu chciałem Ci powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy. Wiem, jaka sytuacja jest z AZS-em Częstochowa i brakiem licencji na grę w pierwszej lidze, czyli tak naprawdę równa się to w zasadzie z końcem klubu. Sytuacja Rakowa też nie jest komfortowa, bo o ile finansowo jest ok, to za chwilę się może okazać, że Raków utrzymując się sportowo bez stadionu spadnie o 2 klasy rozgrywkowe niżej, bo stadion przy Niemalowskiego nie nadaje się nawet na rozgrywki pierwszoligowe. Wiesz, to jest problem, myślę, nas wszystkich częstochowskiego sportu, bo powinno nam wszystkim zależeć na tym, żeby budować warunki, bo nikt nie mówi o tym, żeby miasto finansowało ten sport w bardzo dużej mierze. Natomiast chodzi o tą infrastrukturę, bo to jest w wielu przypadkach najważniejszy element tej współpracy miasto-klub i to w wielu miastach naszego kraju takie rzeczy się dzieją. Nie chciałbym, żeby Raków, tak powiem, skończył jak Sandecjanowy Sącz, czyli po roku gry w Ekstraklasie w Niecieczy spadła i teraz tak naprawdę w pierwszej lidze tam gra, a wszyscy marzyli w Nowym Sączu, żeby nowy stadion powstał i Ekstraklasa właśnie tam zawitała. No to ja bym powiedział w ten sposób. Ja z racji moich też zainteresowań zawodowych lubię sięgać do historii, do przeszłości, kiedy widzę, czy słyszymy, że ktoś tam mówi, a 90 lat drużyny, ale gdyby go zapytać o jakieś szczegóły, to pewnie niewiele wie. Natomiast ja powiem tak, z Rakowem to zawsze w tej historii naszej, jego historii, przeszłości były pewne kłopoty. On, ten Raków, ta Rakowia początkowo zawsze była gdzieś jakoś tak spychana na boczny tor, jakieś konflikty były, jakieś problemy były w przeszłości i ze stadionem, i z drużyną, i politycznie w latach 30. Raków miał szansę, czy też stało się to faktem, że był wykluczony z rozgrywek. Później po wojnie też te kłopoty były. Zawsze były jakieś problemy z tą drużyną, która pomimo tego środowiska, w którym przyszło jej funkcjonować i pewnej niechęci albo politycznej, albo organizacyjnej, albo nie było pieniędzy na utrzymanie, albo wyskakiwali gdzieś nisko w tych rozgrywkach, to ten Raków jednak cały czas walczy. I to jest piękne, chciałbym powiedzieć w ten sposób i tutaj też także do kibiców Rakowa, żebyście Państwo mieli poczucie, że to jest drużyna, która mimo trudności, mimo różnych przeciwieństw, mimo różnych komentarzy, mimo różnych decyzji władz aktualnie zarządzających w mieście, w Częstochowie i poprzednich, i obecnych, i tych decyzji podejmowanych, Raków jest skuteczny i trzeba wierzyć, że oni sobie poradzą.
A jeżeli będziemy lobbować, mówić o tym, że bez stadionu nie ma szans na dalsze funkcjonowanie tego Rakowa w ekstraklasie, no to może jakoś jednak uda się i... Słuchaj, mam taką wiarę, mam takie przekonanie, że powinniśmy mieć stadion na miarę Częstochowy. Kibice mocno wspierają Raków. Teraz było głosowanie w budżecie obywatelskim. Jeden z projektów, który się właśnie tyczył budowy kompleksu właśnie przy stadionie Rakowa, został wybrany, miał największą ilość głosów, więc warto o tym wspomnieć, że jakby to środowisko kibiców, sympatyków klubu też mocno się angażuje, ale jak jesteśmy przy budżecie obywatelskim, to też powstanie drugi tor speedrowerowy w Częstochowie, w dzielnicy Wrzosowiak. To jest ciekawostka. No to jest też bardzo piękna inicjatywa tych budżetów obywatelskich, które miasto uruchomiło już po raz kolejny i tam można wybierać te propozycje, które my mamy przekonanie powinny być, a niekoniecznie z poziomu widzenia urzędniczego powinny być realizowane. To jest piękna idea. Dobrze, że idzie to w kierunku sportowym, rekreacyjnym. Te siłownie, te różne place zabaw, rekreacji dla dzieci, stadiony. No to jest budowanie jakiejś przyszłości sportowej. Ja jeszcze jedną rzecz bym chciał powiedzieć. Przykro, bo wyczytałem na portalu kibiców Rakowa, że 50 kibiców pojechało do Szczecina na mecz i nie zostali wpuszczeni na ten mecz. Przez godzinę policja w Szczecinie legitymowała, sprawdzała, legitymowali jeszcze raz i tak dalej, żeby tych 50 kibiców nie dało się w jakikolwiek sposób szybko odprawić i nawet ich tam ochronić, żeby mogli obejrzeć ten mecz. Myślę, że to też jest spowodowane tym remontem stadionu w Szczecinie. Natomiast rozumiem, że według mnie łatwiej jest kibiców wpuścić na stadion i tam ich pilnować, niż żeby oni po mieście biegali. Tak, ale chciałem przy tej okazji powiedzieć, że tu znowu powstaje jakiś taki dziwny fluid komentacyjny, komentatorski, że kibice jak jadą, to jest grupa smyków, jakichś chaotycznych, walczących, krzyczących ludzi, a okazuje się, że jednak nie, bo wśród być może tej jakiejś złej grupy kibiców każdej drużyny są także i porządni kibice, którzy mają w sercu tą miłość do drużyny, tą miłość do sportu i nie należy traktować kibiców jako bandy złoczyńców, która jedzie kibicować swojej ukochanej drużynie i tak uważam, myślę, że to niestety te lata 90. szczególnie się w tę kwestię przykuły. Natomiast chciałbym wrócić do tego speedrowera, bo mamy mało czasu, jeszcze został nam boks. Jeszcze będziemy się boksować. Tak jest, Tymex Boxing Night 9, ale zanim to speedrower, wy u siebie jechały z drużyną ze Świętochłowic, derby Śląska. Dużo walki na torze, dużo upadków. Lwy niestety poniosły porażkę, ale dzięki temu, że drużyna z Torunia przegrała za 3 punkty w Żołędowie, Lwy Awia Częstochowa są pewne brązowego medalu i bardzo się cieszą zawodnicy, sympatycy, prezes Janusz Danek, a przy okazji kolejny sukces, drużynowe Mistrzostwo Polski Młodzików, młodzi zawodnicy. Więc jakby ten nasz speedrower nawiązuje troszkę do tradycji żużlowych i sukcesów. Jakby z żużla się wywodzi, dokładnie, więc regulaminy, tak, sposób jazdy. No i ten tor na Wrzosowiaku chyba będzie miał kolejnych adeptów, którzy będą tam się mogli i szkolić. I bardzo dobrze, bo rzeczywiście ten na północy, w dzielnicy północ, jest zupełnie przyzwoitym miejscem do uprawiania i treningów, i rozgrywania zawodów. A jeżeli będzie jeszcze drugi, no to być może pojawi się więcej chętnych chłopców, którzy będą chcieli zostać takimi rowerowymi, ścigającymi się zawodnikami. To jest bardzo urokliwa dyscyplina, a jednocześnie też i dosyć taka, bym powiedział, ostra, waleczna, kiedy przepychają się, podjeżdżają. No, wszystko musi się odbyć zgodnie z przepisami, ale ja tu też duży ukłon w stronę Janusza Danka. To szalony człowiek, tak oddany mocno temu sportowi speedrowera, że rzeczywiście czasem nawet jak chce powiedzieć, to ma tyle rzeczy do powiedzenia, że ciężko zrozumieć, o czym on mówi, ile to wątków, ale to piękna postać i myślę, że dzięki Januszowi i tym zapaleńcom i tym wspaniałym zawodnikom, którzy jeżdżą w naszej drużynie, to mamy te sukcesy. Słuchaj, przechodzimy do boksu, bo nam braknie czasu. Ale my nie boksujemy. Tak, tylko nie boksujemy się, nie mamy rękawic, wiesz, także spokojnie. Tymex Boxing Night 9 w hali sportowej Częstochowa. Dwóch Częstochowian, Robert Parzęczewski jako główna walka, do tego też Marcin Siwy, 20 walka zawodowa zwycięska, chociaż ta walka też troszeczkę pozostawiała do życzenia, bo po kilku rundach no już widać było, że obaj zawodnicy mieli lekko dość tego pojedynku i tempo znacznie spadło, ale chciałbym przejść do właśnie walki Roberta Parzęczewskiego.
Pojedynek z Patrykiem Mendy, zwycięstwo na punkty i trudny pojedynek dla częstochowianina, bo ta walka była dosyć brudna. Ona była brudna w sensie takim, że dużo klinczu, dużo łapania, często zawodnik z Gambii głowę opuszczał w dół, gdzie sędzia musiał przerywać te starcia i go upominać. Też zauważyłem, że Robert Parzęczewski w tym pojedynku za wszelką cenę chciał jednym ciosem znokautować swojego przeciwnika, a to przeważnie przynosi odwrotny efekt. Sam powiedział nawet później w wywiadzie z Andrzejem Kostyrą po tym pojedynku, że tak naprawdę tą walką cofnął się w rozwoju o 2 lata, więc to też pokazuje, że on sam chciałby wyciągać z tego wnioski. A do wyciągnięcia wniosków będzie miał okazję za ponad miesiąc, bo w Dąbrowie Górniczej 23 listopada kolejna gala i tam pojedynek z Kanadyjczykiem Ryanem Fordem, który legitymuje się dobrym rekordem. Do tego widziałem, jak Kanadyjczyk jest zbudowany, więc to będzie kolejny trudny pojedynek dla Roberta Parzęczewskiego, ale to jest kolejny krok w tej drodze ku walce o Mistrzostwo Świata, bo to jest cel. No, ale jeżeli mielibyśmy oceniać, no to rzeczywiście Parzęczewski jawi się w tej chwili jako doskonały bokser w swoich tych przedziałach wagowych, w których funkcjonuje. Mistrzostwa, obronił teraz pas, no to świadczy o tym, że jest jakby dobrze wkręcony w to, co się dzieje w boksie. Ja nie jestem wielkim pasjonatą i znawcą dyscyplin bokserskich. Kiedyś, kiedy boks był dla mnie bardzo prosty, 3 rundy, boksowanie w ringu i to jeszcze tak, teraz jakoś też się boksują w ringu. Tak. Tylko, że no, rundy jest troszkę więcej. Nieco inne, ta ilość tych starć jest większa, te magiczne słowa, klucze, które czy zestawy liter, które jakby określają rodzaj walki czy widowiska bokserskiego. Troszkę jest trudniej mi to wszystko zrozumieć i myślę, że wielu kibiców też ogląda tylko czystą walkę, tak jak ja staram się to widzieć, czyli wychodzą dwaj bokserzy do ringu i który będzie lepiej boksował, który będzie lepiej taktycznie rozgrywał pojedynek, wygrywa. I myślę, że tutaj właśnie nasz zawodnik Parzęczewski jest w tej chwili w dobrej formie i ma duże szanse. No, ten mecz z tym ostatnim zawodnikiem Mendym pokazał, że potrafi wygrać. Natomiast no, obawiałbym się, bo przygotowując się do tego naszego oceniania bokserskich walk, poczytałem troszkę o Ryanie Fordzie, tym Kanadyjczyku. No, rzeczywiście duży chłop, przede wszystkim agresywny, nie uznający żadnego kompromisu w ringu. No, oni wszyscy nie uznają, ale ten jest po prostu oceniany przez fachowców jako walczył jako z takimi zawodnikami jak ostry, gwałtowny, agresywny, nieustępliwy. A przede wszystkim walczył w MMA i ten, myślę, że te walki w MMA on ich stoczył bodaj 27, z tego 22 wygrał, więc no, pokazuje, że jemu pasuje taka nawalanka, jakbyśmy powiedzieli. Trzy nazwiska: Fedor Chudinow, Andrzej Sirotkin czy Avni Yildirim. To są zawodnicy, którzy byli rywalami Ryana Forda. To też pokazuje, że ta półka bokserska jest naprawdę na wysokim poziomie u tego zawodnika. Kolejny trudny pojedynek, natomiast no, trzeba się mierzyć z takimi zawodnikami, jeśli chce później się walczyć o Mistrzostwo Świata w swojej kategorii wagowej. Ale ja absolutnie nie kwestionuję tego, co czeka naszego Roberta Parzęczewskiego. Ja myślę, że on wie, najlepiej wie, jego sztab najlepiej wiedzą, z kim mu przychodzi walczyć, jak należy się do tej walki przygotować, jak zrobić wszystko, żeby tę walkę wygrywać. No, walka odbywa się na naszym terenie, to też jest dobrze, na naszym, mówię o Polsce, bo to też i publiczność będzie miał trochę za sobą. No i też nie oszukujmy się sędziów, bo na przykładzie walki Ewy Brodnickiej to doskonale było widać, która walczyła z zawodniczką z Argentyny i tam według mnie, w moim odczuciu oglądając tą walkę, to jednak zawodniczka z Argentyny była lepszą, skuteczniejszą, natomiast Brodnicka raczej starała się klinczować, a mimo to karty punktowe, werdykt 2-1 na korzyść Polki. No i możemy się cieszyć, natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że gdyby ta walka miała miejsce na przykład w Argentynie, to wynik byłby zupełnie odwrotny, więc jakby doskonale inaczej sobie zdajemy z tego sprawę, że jednak ten handicap kraju rozgrywanej walki, czyli tak w Polsce, to
wiadomo, jak to wygląda. Od wielu lat już to obserwujemy, między innymi też za sprawą naszego wspomnianego tu na wstępie Marcina Najmana, który i walczy, no jakie ma tam sukcesy, czy ich nie ma, o czym tam mówił młody Dragik, to jest inna sprawa, ale rzeczywiście Najman jako organizator, jako ten, który obok się chciałby jak najwięcej opowiedzieć, pokazać, zorganizować, no to ta Polska jawi się teraz jako ten kraj, w którym się dobrze boksują zawodnicy, a my mamy tą szansę, że jakby gościmy dobrych zawodników, dajemy dobre widowiska, bo one są zawsze jakoś upakowane tak dosyć charakterystycznie. Wspomniałeś tu o Brodnickiej, no, pewnie Państwo też odnotowaliście w przekazach sportowych, jak odbywało się ważenie i to wiedziałem, spojrzenie w oczy. No, ale... I ten buziak, który zakończył się no tak, później. Ale nie wyobrażam sobie, że wychodzi piękna kobieta, jedna i druga, bo przecież one są wszystkie piękne, mimo tego, że są czasem poobijane i są takie charakterne kobiety, że wychodzi w jakimś takim dziwnym stroju. No Ewa pokazała Brodnicka, jak należy się ubrać na ważenie. Słuchaj, no... Na pewno przykuła uwagę, miłe to było dla oka, więc każdy zwrócił na miłe tę kwestię uwagę. Myślę sobie też, że każdy z nas, mężczyzn, kiedy spogląda na piękną kobietę jeszcze tak sympatycznie ubraną, to sobie zawsze myśli, o, a tutaj jeszcze powinien sobie dodać tu drugie o i wykrzyknik, co by było, gdyby znalazł się z nią w ringu. No to mogło być problematyczne. Słuchaj, tak naprawdę powoli nam się czas kończy, ale jeszcze chciałem o dwóch rzeczach powiedzieć. Częstochowianka w najbliższy weekend inauguruje u siebie rozgrywki pierwszej ligi siatkówki. Tak. Przed tym meczem u siebie był wyjazd do bodajże Świecia i tam mecz z Jokerem, porażka 3-2, natomiast jedno oczko przyjechało do Częstochowy. Teraz mecz z drużyną Grupa Azoty Tarnów o godzinie 19:00, w sobotę w hali sportowej Częstochowa. No to jest... Kolejny fenomen siatkarski, który się pojawia na naszym terenie. Myślę tutaj o fenomenach sportowych, nie żadnych pozasportowych, jak z naszym AZS-em nieszczęsnym. Bo częstochowianka idzie w górę i to widać, że dziewczyny sobie dobrze dają radę. Tam nastąpiła zmiana przecież w tym sztabie trenerskim. Andrzej Stelmach pierwszym trenerem. Obecnie, czy wcześniej pierwsza trenerka, czyli pani Anita Krzyczmonik, jest asystentką. Więc to wzmocnienie, myślę tutaj... Andrzejem Stelmachem, który pokazał się jako dobry trener już i w Norwidzie i jako no, znawca siatkówki na pewno tej zawodowej, sportowej, technicznej, to możemy liczyć na to, że częstochowianka, jeśli tam będzie dobre zarządzanie w tym klubie, bo to też jest ważne, okazuje się, że dzisiaj bez dobrego zarządu, który współpracuje ze sztabem trenerskim, może się wszystko posypać albo idzie dobrze. No ale ja wierzę, że częstochowianka pokaże jeszcze w tym sezonie jakiś mocny pazur. Dziewczęta już wtedy plasowały się dosyć dobrze w tej swojej drugiej lidze. No i trzeba im tylko sekundować, a tym bardziej jak teraz nie możemy chodzić na AZS nasz wiodący, no to chodźmy na Norwida i chodźmy do Częstochowianki. No i AZS 2020, który też rozgrywa swoje mecze przy Żużlowej. O 16 w sobotę również będą grać z Czarnymi Rząśnia. Jest wybór. Sporo można. Widzę, że masz zaproszenie na obchody 90-lecia Śląskiego Związku Tenisa Stołowego. Zaprosić na uroczystość 90-lecia Śląskiego Związku Tenisa Stołowego w regionie częstochowskim, ale to jest połowa tej uroczystości, bo drugą będzie 50-lecie działalności sportowej Janusza Haszcza, naszego wybitnego tenisisty, choć nie pochodzi z Częstochowy, mieszka tutaj właśnie całe życie, tutaj wiele czasu i życia sportowego, zawodowego poświęcił tenisowi stołowemu. Jest autorem też takiej ciekawej książki o tenisie, więc warto będzie być na tym jubileuszu, a mogę Państwu delikatnie zdradzić tajemnicę. Janusz Haszcz, tenisista, człowiek wielkiego serca, zagra na fortepianie podczas uroczystości w Politechniku o godzinie 18-11 października w piątek. Wstęp wolny, można przyjść, zobaczyć, jak tenisista radzi sobie z biało-czarnymi klawiszami. A będzie można spróbować z Januszem Haszczem zagrać? Będzie można, bo tam będzie i wystawa poświęcona częstochowskiemu tenisowi stołowemu, przygotowana przez Wiesława Piętę i będzie taka możliwość poodbijania sobie z zawodnikami, z obecnymi zawodnikami, byłymi zawodnikami, z Pauliną Narkiewicz,
Pawłowicz, bo wiem, że będzie trenerka naszej drużyny AZS Bebeto Częstochowa, więc będzie się działo. Piątek, 18, Politechnik, trochę muzyki, trochę wspomnień sportowych, możliwość zobaczenia wielkich mistrzów. Drodzy Państwo, ja się dołączam do tego zaproszenia. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Tu program Sportoker. Do zobaczenia. Do widzenia Państwu.